Siemaniczka, z tej strony Mister Magic, witam w ostatnim odcinku Szanka. W tym odcinku zmierzymy się z Cezarem, za chwilę nie wiem, czy nie mieli okazję pogadać. Prawdopodobnie nie, bo tu już jest Final Fight, czyli już jest Caesar. Chciałem dzisiaj trochę pomówić o dystrybucji cyfrowej, ale zostawię to chyba na inny odcinek innej serii, ponieważ to już jest ostatni odcinek Szanka niestety. Pokonamy dzisiaj ostatniego Bonesa i zdobędziemy ostatnie dwa achievementy, które są do zdobycia w tym momencie. Muszę rozkminić, jak ja mam go pokonać. Czyżby to był zwykły fight? Ała. Zobaczymy, coś tu jest gdzieś. Nie, to zwykły fight będzie. Ale on nas mocno klepie. Weźmy potionkę. Trochę to będzie długa rozgrywka. Rozwałka. Caesar jest dość mocny, bo to w końcu ostatni boss w grze. Jak zginę, to mi się pojawi, co mam z nim zrobić ogólnie. No i tak będzie klepał teraz przez X lat. No właśnie, i to się wszystko zaraz skończy. Dokładnie, zaraz nam migra powie, co mam zrobić. Wait for and open on the counter attack. Jak się counteruje ataki? Help adaptions, controls. Grenade jump, grapple blocks, jump, gun attack. Okej, no dobra, zobaczymy. Musimy to tylko zablokować i skanterować sobie go dobrze. To będzie trochę taki dużo, bardzo in-game'owy. I w taki oto sposób musimy go bić. Okej, okay, jak on nas będzie atakował to blok? O Jezu, ale są ścinki. Dlaczego tak? Co to się dzieje? Nie wiem, będzie do tego takie coś się dzieje. Nie szykuj mi się, on jest dość mocny, nie jest łatwo. Ja się te potionki spierdzieliłem. Ale to jest problem. Bywa, że to takie pewne techniczne, nie mam pojęcia, co się dzieje. No i coś się stało. Coś się stało. Okej, cała czwórka poszła. It is a man's own mind, not his enemy or foe, that lures him to evil ways. Will you stop that shit? I never understand you. Shank made his choice when he shot Rudy, just as you will make your choice now. On go chyba nie chciał zabijać, tak? Retrospekcja, co się stało wcześniej? You led them right to her. Walczymy dalej, tak? Coś nowego się tu pojawiło, są potionki, dobra. Ale nie skanterowałem go, a miałem szansę. Dość mocny ten Caesar jest, no ale czego się spodziewać, w końcu to ostatni boss w grze. Ciekawe, czy save point był między...
tymi. Ajdź. Strasznie duży zasięg ma, gościu. Jedziesz go. Trzeba po prostu pilnować tego. Ajdź. Nie dobrze. Dobrze, udało się, ładnie szank. Ojejku, tylko nie to. Wydaje mi się, że tym razem nie uda mi się go pokonać za pierwszym razem, nawet za drugim. Gdzieś tam był save point po tej ich rozmowie. O, ładnie idzie. Trzeba go unikać po prostu. No co, mi już nie wyszło. Ciężko naprawdę go zabić. Pytałby się jeszcze jedna potionka i może udałoby mi się to zrobić. Tak go będę bił. A, żeby mnie nie trafił, bo wtedy padnę. Znaczy jedno trafienie z jego strony dokładnie. Takie mocniejsze i jestem martwy. O! Coś żyłem. A, ciągle żyję. Kurczę, niesamowite to jest. Takie na skraju walka, na skraju śmierci tak naprawdę. O, no i padłem. I od nowa cała walka, o bojku. Straszne to jest. Właśnie nic nie rozkminiam, jak ja mam go zabić tutaj. Muszę trzymać lewej, prawej strony, żeby tych potionek nie zużywać bezsensownie. Dawaj. Oj Boże, za szybko naciskam te klawisze i mi wywala, że błędny klawisz kliknięty. Dobrze, Shank. Tak trzymaj. Ja nie wiem tylko kiedy te bloki wchodzą tak naprawdę. To mnie trochę irytuje, bo... Byłoby pewnie mi go łatwiej zabić. Dobra, dawaj. Co jakiś czas wchodzą, tak chyba losowo. Ojejku. Łatwe to nie jest. Nie jest naprawdę mocny. Dobra, weźmy potionkę. Okej, udało się. Wow. Hardcore. Gdzie są moje fajki? Wielka bitwa fajki i wódkę. O, udało mi się na szczęście przeminąć jego animację, która mnie, że mnie klepnął. Ała, ale mnie nabił. Oj. Kurde, jak on to robi? Mogę się tak bezsensownie dać bić, bo... Oh, what the fuck? Pojawi mi się opcja kontry, widzicie to? Po granacie. Obij go. Dobra, może tym razem się uda mi się go zabić. On takie komba wyciąga, calutkie właśnie. I to jest przerąbane, raz trafi i potem jest problem. Jak się źle wyczai moment. Został. A już wyczaiłem, jak to trzeba robić, żeby można było go counterować. Trzeba go bić. Kiedy to się pojawia. Dokładnie. Zwykłym atakiem, tym lekkim. A wiecie, żona Shanka, dziewczyna Shanka była w ciąży, tak z tego zrozumiałem. Was your family. So was
Tak, bo Shanks ten służył dla Caesara i teraz on się wkurzył i zabił jego żonę. Tam dziewczynę, która miała mu rodzić syna. Dlatego on chce go zabić. A i się chyba wkutwił. Zarżnij go, Shank. Potionka. Yeah. Gin. Auć. Czy jakiś powinien ogólnie być no, martwy po tym wszystkim, co go... czym dostał. Ała. Zabij go. Dobrze. Revenge is sweet. Yeah. O, oh, fuck. Ale jak, Shank? Czemu ty zginąłeś? Lol. No, przecież powinien go zabić. Że what the fuck? Nie, Shank nie mógł umrzeć tak, o. Piłka mu spadła. Krwawi mocno, jest poraniony. I teraz go zarżnie. Zarżnij go. Dawaj, 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 dawaj. Leci pociąg. Jak on to? Normalnie fight z Dragon Balla prawie, że... Delektujcie się tym filmikiem. Ah, pięknie. Szkoda, że nie zostałem ślady. Znaczy, że Flakow im nie wypróba tak naprawdę. No i Caesar nie żyje. Praktycznie, że koniec gry. Gra mi się kurde podoba, zajebiście. Naprawdę była fajna. Fabuła tu też jest dość ciekawa, wystarczy tylko poglądać te filmiki. Rozgrywka była fajna, naprawdę przyjemnie się grało. Wsiekanie wrogów, można było się zrelaksować na maksa totalnie. Po pewnym czasie mi się szybko zaczęła się nudzić, potem znowu zacząłem w nią grać, ponieważ to jest typ gry, której nie można grać pod rząd, ponieważ za szybko się nudzi tak naprawdę. Ale w kilku odstępach czasu zajęło mi nagranie miesiąc praktycznie, no tak by wyszło gdzieś dość sporo. A unlock new costume, and it continues. Change your costume under the unlock of the pause main. I teraz napisy końcowe. Wow, czyli po Shanku już cały koniec gry. Gra naprawdę mi się podobała. Była bardzo ciekawa. Fajne miała rozwiązania, dużo, całkiem sporo broni. Ciekawi bossowie, bo tego nie można im odmówić. Naprawdę byli ciekawie. Różne sposoby były na nich pokazane. Ciężko było się nudzić. Mówię tylko, że przy dłuższych posiedzeniach niestety gra się robiła troszkę nudnawa, jak się za długo posiedziało, ale ogólnie wszystko było ok. Super, naprawdę super. Jeżeli macie okazję kupić tą grę, naprawdę serdecznie wam polecam. Ja możliwe zdecyduję się na dwójkę, gdy uda mi się wyhaczyć w jakiejś promocji lub też czym. No dzisiaj nie pogadaliśmy o niczym ciekawym, ale de facto ten odcinek też za długi nie był. No, chociaż pewnie ma standardową ilość czasu, zwłaszcza z tego, że się teraz rozgadam. Niestety tak mam, musicie mi to wybaczyć. Naprawdę polecam wam tą grę serdecznie. Jeżeli tylko macie okazję ją kupić, to kupujcie w ciemno. Naprawdę polecam, polecam. Mnóstwo zabawy, można się naprawdę zrelaksować. Super, po prostu super. Tak gdzie już mało można naprawdę powiedzieć, mała gra, tania gra i naprawdę zarąbista. Naprawdę zarąbista. Zrobiona z głową. Nie wydaje mi się, że nie było czegoś, co by się w tej grze nie przydało. Wszystkie bronie były przydatne. Prawda, tą katanę dostaliśmy troszkę późno, bo na przedostatnim etapie dopiero. Co nie zmienia faktu, że i tak była super. Sporo do odblokowania, trochę achievementów. Ja możliwe, że zagram sobie w grę teraz na hardcore modzie i spróbuję zdobyć resztę achievementów, chociaż poza jednym kooperacyjnym, który niestety trzeba grać w dwójkę na jednym komputerze, chociaż może kiedyś. W takim razie ja was żegnam. Do zobaczenia. Cześć.